Witam serdecznie, ja nazywam się Maciej Podstawka i zaczynamy przegląd wiadomości. Dzień dobry. Argentyna i Urugwaj były całkowicie odcięte od prądu. Na ulice Hongkongu wyszło 2 miliony Chińczyków. Następnie przeanalizujemy przebieg przesłuchania Donalda Tuska. Jarosław Kaczyński odniósł się do nowego filmu Patryka Wegi, Polityka. A na koniec w ramach ciekawostki dnia dowiemy się, jak rozróżnić dobrej jakości kawę. I zanim zaczniemy, chciałem podziękować partnerowi dzisiejszego materiału, polskiemu producentowi kawy i herbaty Tommy Cafe. Dzień Ojca zbliża się wielkimi krokami, więc jeśli chcielibyście obdarować swojego tatę na przykład dobrej jakości kawą lub takim całym zestawem ładnie spakowanym wraz z Aeropressem, to w opisie macie oczywiście linki do Tommy Cafe, a wraz z kodem BNB dostaniecie aż 20% rabatu. A teraz zaczynamy już pierwszy temat. Flashing blue sirens appear to be some of the only lights illuminating streets in nearly all of Argentina and neighboring Uruguay. Ogromna awaria pozbawiła prądu całą Argentynę i Urugwaj, poinformowała na Twitterze firma Edesur, główny argentyński dostawca energii elektrycznej. Odcięte od zasilania były także część Brazylii i Paragwaju. Przerwa w dostawie prądu nastąpiła wkrótce po 7 rano czasu lokalnego, powodując zatrzymanie pociągów i awarię sygnalizacji ruchu drogowego. Blackout nastąpił, gdy mieszkańcy części Argentyny przygotowywali się do głosowania w wyborach lokalnych. Według urugwajskiego koncernu energetycznego UTE, powodem awarii było uszkodzenie argentyńskiej sieci elektrycznej, które przerwało połączenia między obydwoma krajami. Jednocześnie Gustavo Lupetegui, argentyński sekretarz rządu do spraw energii, przekazał, że przyczyny awarii nadal nie są znane. RMF24 podaje, że rzecznik argentyńskiej obrony cywilnej Daniel Russo poinformował, że przywrócenie prądu w całym kraju zajmie maksymalnie 6 godzin. Jak zaznaczył, awaria nie objęła szpitali, w których oddziały intensywnej terapii dysponują zapasowymi agregatami. Przed godziną 17 naszego czasu agencje podały, że przywrócono elektryczność ponad 75 tysiącom użytkowników w Buenos Aires. W Urugwaju, także dotkniętym awarią, wznowiono dostawy prądu na terenach przybrzeżnych i na północ od rzeki Rio Negro. The power was cut early this morning and blamed on a failure of the interconnected electrical system that handles the bulk of Argentina's electricity. But hours later, the reason for the breakdown had not been determined. Tyle serwisów napisało o awarii prądu w Argentynie, a jednak nie znalazłem ani jednego newsa na temat ilości ofiar. W końcu nagle przestały działać wszystkie światła drogowe, część szpitali czy Facebook. A jak się na szczęście okazało, obywatele Argentyny potrafili sobie z tym faktem poradzić. Ciekawe jakby było w Polsce. To co się natomiast pojawiło, to fakt, że mogły być to zwyczajnie ćwiczenia sprawdzające nowy system, który pozwala na wyłączenie prądu w całym kraju. Co w ogóle myślicie o takiej teorii? Dajcie znać w tej ankiecie. A my teraz ruszamy do Chin. Pamiętacie na pewno jeszcze Polski Marsz Niepodległości, gdzie wyszło aż 250 tysięcy osób na ulice Warszawy. A co powiecie na 2 miliony demonstrantów? For the second Sunday in a row, enormous crowds are marching through central Hong Kong, demanding that the Hong Kong government Prawie 1/4 mieszkańców Hongkongu wyszła na ulicę w proteście przeciwko ustawie ekstradycyjnej. Tłum był tak ogromny, że zebranie musieli czekać 4 godziny, żeby marsz w ogóle mógł ruszyć. W tym czasie lider studenckich protestów z 2014 roku w Hongkongu został w poniedziałek zwolniony z więzienia i od razu wezwał władzę do rezygnacji z ustawy ekstradycyjnej, a szefową hongkongskiej administracji Carrie Lam do ustąpienia, podał portal BBC News. Witaj świecie! Witaj wolności. Właśnie zostałem zwolniony z więzienia, napisał Joshua Wong na Twitterze. Chłopak stał się twarzą prodemokratycznych protestów Occupy w 2014, w których domagano się pełnej demokracji przy wyborach szefa lokalnego rządu. Władze odrzuciły jednak te żądania. 22-letni obecnie Wong, który otrzymał 2 oddzielne wyroki więzienia w 2017 i 2018 roku za udział w tzw. rewolucji parasolek, wyszedł z więzienia po odbyciu skróconego wyroku.
informuje BBC News. Carrie Lam nie nadaje się już do roli lidera Hongkongu, powiedział Wong dziennikarzom jeszcze w więzieniu. Musi wziąć na siebie winę i zrezygnować, zostać pociągnięta do odpowiedzialności i ustąpić, dodał. Witaj świecie, witaj wolności. Naprzód Hongkongu, wycofaj się z ustawy ekstradycyjnej. Carrie Lam, ustąp, odrzućmy wszystkie oskarżenia polityczne, napisał Wong na Twitterze. Wsparł jednocześnie hongkongski protest, który został nazwanym Morzem Czerni. Około 2 miliony Chińczyków protestuje przeciwko kontrowersyjnej ustawie, która ma zezwalać na ekstradycję osób oskarżonych o poważne przestępstwa do Chin kontynentalnych. Organizatorzy demonstracji twierdzą, że w niedzielę zebrało się ponad 2 miliony ludzi pomimo zawieszenia w sobotę prac nad ustawą przez Lam. Duża część społecznego gniewu została skierowana przeciwko Lam, która ma propekińskie poglądy, ale w niedzielę przeprosiła ona mieszkańców Hongkongu za projekt nowelizacji prawa ekstradycyjnego, zwraca uwagę BBC News. Po zmniejszeniu się w nocy z niedzieli na poniedziałek liczby protestujących, w poniedziałek rano na kluczowych ulicach w pobliżu siedziby rządu można było spotkać jeszcze duże grupy demonstrantów. Organizatorzy twierdzą, że protesty będą kontynuowane aż do całkowitej rezygnacji z ustawy. Zawieszony projekt zakłada umożliwienie ekstradycji osób podejrzanych o przestępstwa do krajów i regionów, z którymi Hongkong nie ma obecnie podpisanych umów ekstradycyjnych, w tym do Chin kontynentalnych. Przewiduje też możliwość zabrażania i konfiskaty aktywów na wniosek organów ścigania CHRL. Dotyczyłoby to zarówno mieszkańców Hongkongu, jak i przebywających w tym mieście obywateli Chin i obcokrajowców. Rząd Hongkongu utrzymuje, że zmiana jest konieczna, by załatać luki prawne umożliwiające zbiegłym kryminalistom ukrywanie się w regionie. Wielu sądzi jednak, że zagraża ona praworządności, na której opiera się pozycja Hongkongu jako międzynarodowego centrum finansowego. Alleged criminals here in Hong Kong to be sent up to mainland China. Now, the crowd here is potentially bigger than we saw even last week, and I've just been handed this this poster, and it says Carrie Lam step down. A 4 godziny przygotowywali się do całej demonstracji z tego powodu, że gdyby nagle miała się tam przecisnąć karetka czy straż pożarna w tak zacieśnionej ulicy, no to byłoby ciężko. A akurat tak się zdarzyło, że karetka musiała przejechać. Zobaczcie, jak to wyglądało. Co ciekawe, ci wyśmiewani tak przez Zachód komunistyczni Chińczycy demonstrowali w obronie swoich podstawowych praw człowieka. Podczas gdy zabierano nam prawo do wolności słowa przez Akta 2 w Unii Europejskiej, no jakoś mało który się wybierał na tego typu demonstracje. No, może ten protest w Chinach czegoś nas nauczy i w przyszłości bardziej będziemy szanować nasze prawa. A tymczasem, skoro zaczęliśmy już mówić o Unii Europejskiej, to zobaczmy, co tam u jej króla. Prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania, czy zrozumiał pan treść pouczenia. Tak, zrozumiałem. W poniedziałek rano zaczęło się przesłuchanie Donalda Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. Mam nadzieję, że komisji chodzi także o prawdę, a nie tylko o slajdy, stwierdził Tusk w nawiązaniu do raportów Komisji Europejskiej, na które powoływał się przewodniczący komisji Marcin Horała z PiS. Po serii pytań przewodniczącego komisji Marcina Horały z PiS, byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi pytania zadaje wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński, również z PiS. Smoliński pokazał dokument z 9 listopada 2012 roku, który dotarł do kancelarii premiera Tuska. Kto, jeżeli nie pan, odebrał ten dokument i uznał, że nie musi pana o tym zawiadamiać? Pytał wiceprzewodniczący, mówiąc, że treść pisma dotyczyła strat rzędu 400 milionów złotych rocznie z wyłudzeń VAT. Nie jestem w stanie wskazać, kto to pismo odebrał. Jeśli dobrze widzę, to nie jest to żaden raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tylko informacja o tym, co pisze Polska Unia Dystrybutorów Stali. No to panie pośle, bądźmy poważni.
odpowiedział Tusk. W kolejnym slajdzie Smoliński powoływał się na artykuł prasowy z 2013, zamieszczony w miesięczniku Forbes, gdzie napisano: witajcie, Luna Parku VAT, a o Polsce napisano, że ma dziurawy jak sito system fiskalny, wykształciła najbardziej przebiegłych naciągaczy w Europie, czyli Polaków, i stała się magnesem dla przestępców z innych krajów, cytował wiceprzewodniczący komisji. Pan się powołuje na tego typu paskudny artykuł jako na poważny dokument? Panu odpowiada powoływanie się na tekst, według którego Polacy to są najwięksi naciągacze w Europie? Ja przepraszam, ja nie będę tego komentował, bo to jest świństwo, odpowiedział Donald Tusk. Były premier był też dopytywany przez wiceprzewodniczącego komisji o nadużycia na rynku paliw. Generalnie byłem świadom tego, że na rynku paliw dochodzi do nadużyć na dużą skalę i dotyczy to także aktywności takiej brutalnej przestępczości. I to jest bardzo trudny przedmiot dla Ministerstwa Finansów, bo to były takie stricte mafie, mówi Donald Tusk. Smoliński dopytał, czy Tusk wiedział o celnikach, którzy mówili, że mieli przykaz niesprawdzania cystern. Przyjeżdżały tysiące cystern, które nie były ewidencjonowane. Padło publiczne wyznanie szefa celników, że miał polecenie, by ich nie kontrolować, powiedział Smoliński. To trzeba natychmiast sprawdzić. Sam chciałbym to wiedzieć, odpowiedział mu Tusk. A czy taka informacja do pana dotarła, że celnik mówi, iż ma polecenie od przełożonych, by nie kontrolować cystern? Dopytał Smoliński. Pan żartuje przecież, odparł Tusk. Smoliński dopowiedział, że sprawa celnika jest jeszcze badana przez komisję. Świadek, który twierdzi, że miał takie polecenia, jeszcze nie stawił się przed komisją. Sprzeczki personalne między przewodniczącym Horałą z PiS a byłym premierem Donaldem Tuskiem. Tak wygląda dzisiejsze przesłuchanie przed Komisją Śledczą do Spraw VAT. Intuicja już wcześniej mówiła mi, że celem komisji jest wykonanie tego, co już zaplanowano, a nie odnalezienie prawdy. Proszę się nie krępować, nie jest pan pierwszym przypadkiem w historii. Mogę tylko współczuć roli, jaką pan się podjął wykonać, powiedział Tusk. Dziękuję, choć jest mi ono obojętne, odparł Horała, odnosząc się do owego współczucia. Wcześniej panowie kilka razy wymieniali się uprzejmościami. Horała co i rusz odlicza Tuska, czyli wymienia głośno liczbę. Jego zdaniem wypowiedzi uderzających w osoby związane z obecnym rządem. Tusk żartobliwie odparł, że Horałę z jego wycieczkami personalnymi odlicza po cichu. Przewodniczący komisji Horała wcześniej powołał się też na m.in. korekty luki VAT-owskiej zamieszczone w raportach Komisji Europejskiej. Tutaj wszystko mamy, stwierdził, wskazując na slajdy. Były premier Donald Tusk zaskoczył przewodniczącego. Jestem już za stary i to nie jest moja pierwsza komisja. Bywałem w trudniejszych sytuacjach w życiu i mnie nie tak łatwo zbyć tego typu komunałami. Czy może pan precyzyjnie powiedzieć, na jaki raport powołuje się i jaka jest data ogłoszenia tego raportu? Jak wyglądała ocena skali zjawiska w roku 2011, 12, 13 i 14? Będziemy wtedy bliżsi prawdy, odparł Tusk. Jak dodał, miał nadzieję, że w pracach komisji chodzi też o prawdę, a nie tylko o slajdy. Horała w odpowiedzi stwierdził, że raporty dotyczące wyłudzeń VAT, na które powołuje się, są dostępne dla wszystkich na internetowych stronach Komisji Europejskiej. Jest to klasyczna manipulacja. Przecież nieprzypadkowo proszę pana o przedstawienie dat raportów i z którego roku jest raport i czym różni się raport z roku 2014 od raportów z poprzednich lat. Ma to dość istotne znaczenie odnośnie pytania, bo pyta mnie pan o moją ocenę w roli premiera, powiedział Tusk. Nie, ja się pytam, czy pan jako premier analizował te raporty i w ogóle się z nimi zapoznawał, wtrącił Horała. Ja tylko dokończę, bo chcę panu pomóc, a nie przeszkodzić. Jeśli pyta pan o raport, w którym dane są zdecydowanie najwyższe, to raport jest z 2014, kiedy kończyłem karierę w roli polskiego premiera, co w żaden sposób nie zwalnia mnie z odpowiedzialności za moje rządy w latach 2007-2014. Chciałbym, abyśmy uniknęli fałszywego wrażenia, które pan sugeruje, że od wielu lat Komisja Europejska alarmowała o nadzwyczajnie trudnej sytuacji w Polsce, bo to byłaby nieprawda, dokończył Donald Tusk. Horała pytał też o stanowisko Polski wobec zmiany unijnej dyrektywy VAT-owskiej w 2009, z którym rozszerzano zakres towarów, na które państwa członkowskie mogą wprowadzać odwrócony VAT, bez zgody Komisji Europejskiej. Pierwotnie w tym projekcie wśród różnych towarów znalazł się handel elektroniką. Stanowisko Polski było negatywne, czyli by nie rozszerzać na elektronikę. Świadek brał w tym udział, zlecał, aprobował takie stanowisko?
pytał Horała. Nie należało do zadań premiera formułowanie konkretnych zapisów w tego typu opiniach czy dokumentach. Sam pan przewodniczący zwrócił uwagę, że czuje się zobowiązany, by prostować kwestie, które uważa za nieprawdziwe, więc ja też się czuję do tego zobowiązany. Przede wszystkim, by zrozumieć, o co panu chodzi. Jeśli mówimy o kwestii tak zwanego odwróconego VAT-u, to ona budziła kontrowersje i budzi do dzisiaj. Nie chcę ferować żadnych, a szczególnie personalnych wyroków, ale odnoszę wrażenie, że najwięcej wątpliwości dotyczących odwróconego VAT-u pojawiło się w szeregach naszych oponentów, odpowiedział Tusk. Nastąpi teraz odebranie od pana przyrzeczenia. Proszę za mną powtarzać. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Także mamy za sobą kolejną przepychankę, podobną jak tą z Amber Gold, z której niezbyt wiele wynika. Zwykły spektakl, szopka zmierzająca do tego, żeby ludzie rozmawiali tylko o dwóch największych partiach, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. No PiS uderza w Platformę właśnie tego typu komisjami śledczymi, z których nic nie wynika. Czasami Polska potrzebowała trochę więcej czasu, żeby osiągnąć efekty, o jakie nam chodziło. A Platforma ucieka się do tworzenia filmów. No i do jednego z takich filmów odniósł się już Jarosław Kaczyński. Prosimy pana prezesa o głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Mamy do czynienia z coraz wyraźniej pokazywanym, pewnie Państwo słyszeli o zapowiedziach filmu Wegi, hejtem, czy przygotowywaniem do takiego wielkiego hejtu, wielkiego ataku na zasadzie, że nie liczą się żadne fakty, albo są wykorzystywane w sposób instrumentalny do uogólnień, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na 14. zjeździe klubów Gazety Polskiej. Kaczyński ocenił, że dziś wciąż działa mechanizm wmawiania ludziom, że dzieje się coś złego, a za wszystkim stoi PiS. Jeszcze do tego mamy do czynienia z coraz wyraźniej pokazywanym hejtem czy przygotowaniem do takiego hejtu. Zdaniem prezesa PiS, kampania reklamowa wokół filmu Polityka Wegi ma pokazać jego obóz polityczny jako ludzi złych, zdemoralizowanych, którzy nie służą Polsce, którzy dopuszczają się różnego rodzaju bezeceństw. Tego rodzaju działań będzie bardzo wiele, ocenił Kaczyński. Jak wskazywał, jego obóz polityczny nie składa się z aniołów i są w nim grzesznicy. Tylko my tych grzeszników karzemy tam, gdzie jest to możliwe w ramach statutu partii, oświadczył. Kaczyński stwierdził też, że gdyby ktoś brał na poważnie to, co mówi opozycja, to sądziłby, że żyje w kraju, który jest w stanie kompletnego upadku, rozkładu, że sposób rządzenia dyktuje szaleństwo. Z tym będziemy musieli walczyć. To pewnie główny sens całej kampanii, stwierdził prezes PiS. Jeśli społeczeństwo uzyska to przeświadczenie, które dzisiaj wynika z badań, a większość bezwzględna ludzi uważa dzisiaj, że PiS powinno rządzić dłużej przez następną kadencję, to wtedy nie ma żadnej wątpliwości, że zwyciężymy. Chodzi o to, żeby Polaków nie dało się oszukać, mówi Kaczyński. My będziemy prowadzili ogromną kampanię zmierzającą do tego, żeby to się nie udało, tak jak i wielką kampanię pozytywną, pokazującą, jaka jest perspektywa, jak bardzo jeszcze można sytuację w Polsce pod różnymi względami poprawić, ile można zdziałać w najróżniejszych dziedzinach, dodał. Jak wskazał Kaczyński, zadaniem dla klubów Gazety Polskiej w kampanii przed wyborami parlamentarnymi będzie dotrzeć do ludzi. Decyzja zaangażowania się należy do państwa. To, o co apeluję z całego serca, to jest to, żebyście państwo zaangażowali się, dodał. Prezes PiS w swoim wystąpieniu wymienił jeszcze dwie sprawy, które jego zdaniem sprawiają, że jesienne wybory parlamentarne są najważniejsze od 1989 roku. Pierwszy problem według Kaczyńskiego to atak na Kościół. Kościół jest główną przeszkodą, jeśli chodzi o te zmiany, które są oczekiwane przez naszych wrogów i przez ich zewnętrznych protektorów, podkreślił. Drugą sprawą, zdaniem Kaczyńskiego, jest atak na państwo polskie, próba zrealizowania koncepcji, która pojawiła się może w sposób bardziej dyskretny, także już na początku lat 90., powiedział prezes PiS. Według niego niektórym nie podobały się zmiany po 89. Nie podobało się w tym sensie, że chcieliby, żeby tu była Rosja. Tylko w tym sensie, że podmiotowa, silna, rosnąca w siłę Polska jest czynnikiem, który zmienia geopolitykę europejską, wyjaśnił Kaczyński. Skoncentrowane najbardziej w ciągu ostatniego czasu, w ciągu kampanii wyborczej, bardzo pomogły polskiej sprawie. Pomagacie Polsce. Jest już odpowiedź Patryka Wegi na odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Tak, macie się czego bać, bo jak sam pan powiedział, politycy nie są aniołami. Ja to właśnie pokazuję w moim filmie.
Widzę, że bardzo wnikliwie zapoznał się pan ze scenariuszem filmu Polityka. Chciałbym podkreślić, ze scenariuszem wykradzionym. Cieszę się, że odnosi się pan do filmu, ale według mojej wiedzy ten film jest jeszcze nieskończony, bo wciąż nad nim pracujemy. Może już zejdźmy z tych ciężkich tematów i trochę się zrelaksujmy, a skoro już o relaksie mowa, no to jak to zrobić lepiej niż przy kubku dobrej, aromatycznej kawy? A zastanawialiście się czasami, dlaczego kawa w kawiarni smakuje dużo lepiej niż ta parzona w domu? I know basically nothing about coffee. When I go into a coffee shop, most times I have no idea what I'm ordering. So I'm gonna change that. Większość ludzi pijących kawę ogranicza się zwykle do stwierdzenia, czy jest ona dobra, czy niedobra. W przypadku ludzi zajmujących się kawą fachowo, takie określenia niewiele potrafią powiedzieć. Ziarna kawy stanowią jeden z największych pod względem wartości obrotu towar na światowych giełdach, zaraz obok ropy naftowej. Cała branża, począwszy od plantatorów, poprzez brokerów, właścicieli palarni, a skończywszy na właścicielach kawiarni, czy też niekiedy na domowych kawoszach, musiała opracować więc pewne wspólne metody badania kawy i oceny jej jakości. Proces oceny kawy zaczyna się jeszcze przed jej zaparzeniem. Najpierw ocenia się odcień palenia ziaren. To, czy są one wypalone delikatnie, czy mocno, będzie miało wpływ na inne parametry, na przykład kwasowość czy goryczkę. Kolejna ważna kwestia, jaką ocenia się na suchej próbce, to aromat. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy w kawie. Warto wspomnieć, że surowe, zielone ziarna kawy mają kilkanaście związków aromatyczno-smakowych. Kawa wypalona ma ich ponad 800. Olejki eteryczne zawarte w kawie podobne są do tych, które ma kakao. Stąd też zapach kawy przypomina niekiedy zapach czekolady. Fachowcy w swoich ocenach są jednak bardziej dokładni. Międzynarodowa Organizacja Kawy podaje 18 odcieni aromatycznych wypalonej kawy. Niektóre z nich są pożądane, inne zaś, na przykład gumowy, świadczą o niskiej jakości kawy, bądź poważnych błędach w procesie palenia. Na marginesie można dodać, że wypalona kawa to najbardziej zasobny w substancje aromatyczne produkt spożywczy. Po analizie aromatu suchej kawy pora przystąpić do zalania jej gorącą wodą. Wszystkie próbki przygotowuje się w ten sam sposób. Czyli powinniśmy wsypać zawsze tyle samo kawy, zalać ją tą samą ilością wody o temperaturze 92 stopni i po około 4 minutach odsunąć wszystkie fusy na bok. Pozwoli to na wyczucie aromatu zaparzonej kawy. Kolejne parametry kawy ocenia się na podstawie tak przygotowanej próbki. Są to kwasowość. Jest to cecha, która budzi kontrowersje wśród niespecjalistów. Potocznie uważa się, że jest to coś niepożądanego. Często można usłyszeć opinię, że ktoś nie lubi kwaśnej kawy. Trzeba jednak powiedzieć, że jest różnica pomiędzy kwaśną kawą, a kawą mającą pewną kwasowość. Bez kwasowości kawa smakowałaby mdło. Najlepsze kawy z Afryki mają wyczuwalne nawet przez laika kwasowe nuty cytrusowe. Jest to ich wielce pożądana i lubiana cecha. Wspomnianą już niepożądaną kwaśną kawę możemy spotkać w markecie na promocji, kiedy tak naprawdę nie wiemy za bardzo, co kupujemy. Jest to niepożądany defekt, mogący niekiedy powstawać po prostu w błędnym procesie produkcji i przypominać ocet lub ferment. Kolejnym parametrem jest goryczka, czyli typowy gorzkawy smak kawy. Wynika z zawartej w niej kofeiny. Kawa mocniej palona ma bardziej wyczuwalną goryczkę, co jest związane z rozkładem węglowodanów. Zbyt długie palenie lub palenie w zbyt wysokiej temperaturze powoduje, iż kawa staje się zbyt gorzka, co jest niepożądanym efektem. Kolejna sprawa, konsystencja. Odczucia, jakie kawa zostawia na języku. Może być pełna, czyli zawiesista i ciężka lub gęsta, co jest pożądaną cechą, lub cierpka i płytka, co nie jest zbyt dobre. Ważnym parametrem jest oczywiście smak i posmak, czyli tak naprawdę zwieńczenie wymienionych wcześniej cech. Dobra kawa ma niewielką lub bardzo małą kwasowość, niewielką do średniej goryczkę i pełną konsystencję. Smak jest po części wypadkową wspomnianych cech. Poza powyższymi jest oczywiście jeszcze wyważenie, czyli całokształt wymienionych wcześniej parametrów i proporcje między nimi. Kawa może mieć intensywny, pożądany aromat i odpowiedni zwykle niezbyt dużą kwasowość, ale inne jej części składowe mogą zakłócać odbiór całości, na przykład
goryczka jest zbyt duża albo kawa jest płaska, czyli ma niezbyt dobrą konsystencję. A to wyważenie to punkt styczny dla wszystkich parametrów dobrej kawy, która jest delikatnie kwasowa, ale nie kwaśna, cechuje się pewną goryczką, ale nie jest gorzka, daje przyjemne odczucia na języku i smakuje, a także zostawia na podniebieniu posmak taki, jaki kawa z danego regionu i gatunku zostawiać powinna. And that starts right about the time we hear the bean crack for the first time. Niestety w marketach bardzo ciężko dobrej jakości kawy, no z tego względu, że masowi producenci, którzy produkują kawę dla masowego klienta, robią ją też w sposób masowy. Czyli nie przykładają zbyt wielkiej wagi do tego, jakiej jakości jest dane ziarno oraz w jakim czasie i temperaturze jest palone, a w konsekwencji czego mamy zmieszane ziarna, niedopalone z tymi przepalonymi, no bo w końcu kawa to kawa. Ma kopać. Otóż no nie do końca. Z kawą jest trochę tak jak z szynką. Jeżeli kupujecie taką z marketu za te 15 czy 20 zł, no to oczywiście można z niej sobie zrobić takie codzienne kanapki i je szybko zjeść. Jednak taka szynka nie może w żaden sposób równać się z taką dobrą szyneczką podwędzaną z lokalnej wędliniarni. I oczywiście najeść można się i jednym i drugim, jednak jeśli z tego pierwszego będziecie chcieli zrobić romantyczne śniadanie do łóżka dla swojej partnerki czy partnera, no to nie wyjdziecie na tym zbyt dobrze. No dziękuję, a tak w ogóle to jest mój specjał, jeż, mięsny jeż, który jest po prostu przesłodki. Tu ma oczka, tu ma buźkę, no po prostu wszyscy moi znajomi to uwielbiają. Mięsny jeż to moje ulubione danie. Zawsze kiedy przyrządzamy go z Beatką, śpiewamy mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz. No i tak samo jest w przypadku kawy. I nawet jeżeli zalewacie ją prosto z czajnika, to jest ogromna różnica pomiędzy tą kawą, którą kupicie sobie w markecie, a na przykład właśnie u Tommy Cafe. A poza samym doborem kawy, bardzo dużo daje również jej ciśnieniowe przyrządzenie. Dobre ekspres to oczywiście dość spory koszt, jednak są również tańsze opcje, jak na przykład taki Aeropress. Takie urządzonko to koszt nawet nie 150 zł, czyli nawet najtańszego ekspresu za to byście nie kupili, a za to możliwości ma bardzo dużo. Sami decydujecie tutaj o tym, ile kawa się będzie parzyła oraz z jakim ciśnieniem będziecie ją przeciskali. Ja teraz będę to robił dopiero pierwszy raz, ale mówiono mi, że jest to proste jak plan Petru, więc miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Tak, na początek czepiamy to w to i tu trzeba nasypać kawę. Weźmiemy jedną porcję, jedną filiżankę. Należy delikatnie zalać to wodą. Jeśli nie macie przy sobie jakichś termometrów, no to ważne, żeby nie lać jej prosto z czajnika, jak dopiero co zagotowała wodę. Po takim zalaniu znowu należy zamieszać kilka razy i odstawić na kolejne około 2 minuty. W międzyczasie można już założyć filtr. Ja jeszcze go nawet nie rozpakowałem. Wkładamy filterek. I to należy zamknąć z filtrem. I tak przygotowaną kawę można przelać prosto do kubka. I tutaj ważne jest to, z jaką prędkością będziemy ją przelewali. I w ten sposób uzyskujemy kawę zupełnie tak samo przyrządzoną jak z ekspresu, a manewrując czasem jej przygotowania oraz tym, jaką siłę nakładamy przeciskając ją, uzyskamy zupełnie inne wyniki. Chyba wyszło. I tutaj jeszcze przypomnę, że już w niedzielę jest Dzień Ojca, więc warto być może pomyśleć nad zakupem dobrej jakości kawy lub całego zestawu z Aeropressem, który nie dość, że będzie od razu tak fajnie zapakowany i dzięki temu zaoszczędzicie na czasie, to jeszcze z wykorzystaniem kodu BNB specjalnie dla widzów bądź na bieżąco będziecie mieli aż 20% rabatu, więc taki cały zestaw kupicie praktycznie w cenie samego Aeropressu. No, myślę, że warto, ojciec na pewno się ucieszy. No przynajmniej ja bym się cieszył. A na koniec standardowo drętwy suchar. Do lekarza poszedł koleś, który cierpiał na bezsenność. No i po paru dniach pyta się jego znajomy. Ty, i co ten lekarz ci poradził? A no, powiedział, żebym przed każdym pójściem spać łyknął sobie kieliszek wódki. No i co, pomaga? No pewnie. Wczoraj 5 razy się kładłem. Tego drętwego suchara podesłała nam po raz kolejny Elizabeth Molak, za co po raz kolejny otrzymuje złotego Ryszarda. Jeśli ty też chcesz złotego Ryszarda, to koniecznie napisz nam swojego suchara w komentarzach, a tymczasem zanim się pożegnam, pamiętajcie, że w opisie macie wszystkie linki do Tommy Cafe wraz z kodem rabatowym na 20% zniżki. Tymczasem ja już się żegnam, do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!